Minęła 14, Agnieszka Kopacz, witam i zapraszam na program Newsroom w wirtualnej Polsce. Dzisiaj dosyć szeroko będziemy mówić o tej rozpędzającej się trzeciej fali epidemii koronawirusa w naszym kraju i o obostrzeniach, które mają wejść w życie już od soboty. To obostrzenia, które najbardziej dotkną szczególnie jedno województwo warmińsko-mazurskie. I o sytuacji właśnie na tym terenie porozmawiam z Arturem Chojeckim, wojewodą warmińsko-mazurskim. Dzień dobry, panie wojewodo. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Panie wojewodo, ile województwo warmińsko-mazurskie będzie kosztował ten lockdown? Rozumiem, że pani redaktor pyta o pieniądze. Natomiast my dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia, bo to mamy na szali. Z jednej strony właśnie ludzkie życie i zdrowie, które jest bezcenne i o które musimy dzisiaj zadbać. Musimy zatroszczyć się o odpowiednią ilość łóżek w szpitalach, o zabezpieczenie respiratorów, o zabezpieczenie kadry medycznej, o to, żeby przerwać transmisję tego wirusa w społeczeństwie i temu mają służyć obostrzenia, które to jest niewątpliwie uciążliwość dla mieszkańców, to jest uciążliwość dla przedsiębiorców, ale niewątpliwie to jest konieczność, jeśli chcemy jak najszybciej powrócić do no, chociażby do tego formy funkcjonowania społecznego, jaka jest w reszcie naszego kraju.
Panie wojewodo, do tych obostrzeń wrócimy jeszcze za chwilę, ale tak, mamy rzeczywiście obostrzenia, lockdown taki regionalny, a do tego także ostrzeżenia hydrologiczne dla województwa warmińsko-mazurskiego. To może być jeden z najgorszych weekendów dla waszego terenu, dla waszego województwa? My tą sytuację oczywiście na bieżąco monitorujemy i mamy zidentyfikowane takie najbardziej newralgiczne miejsca. Mam na myśli Żuławy Elbląskie, mam na myśli okolice Sępopola w powiecie bartoszyckim i tam tą sytuację monitorujemy. Na dzisiaj nie obserwujemy jeszcze przekroczeń stanów ostrzegawczych, ale jesteśmy w stałym kontakcie zarówno z Wodami Polskimi, jak i z Wojskami Obrony Terytorialnej, z tą naszą tutaj Olsztyńską Brygadą Obrony Terytorialnej. Mamy przygotowany w magazynach odpowiedni sprzęt, zarówno worki z piaskiem, jak i cały inny potrzebny do tego sprzęt, żeby w razie czego chronić mienie ludności, chronić ich także zdrowie i życie. I to jest, na tym polega nasze zarządzanie kryzysowe, żeby być tutaj stale w pogotowiu. Panie wojewodo, ale przyzna pan, że to dosyć trudna i pechowa kumulacja. To są wyzwania, z którymi musimy się mierzyć i podchodzimy do tego z całą odpowiedzialnością, że po to państwo jako takie stoi na straży bezpieczeństwa ludności, żeby te zadania wykonywać, i podejmujemy je z całą odpowiedzialnością i z całym wzięciem odpowiedzialności za tę sytuację, która niezależnie od nas, tak, bo to nie są sytuacje, na które mamy wpływ, ale które mogą się wydarzyć i których musimy pilnować. Panie wojewodo, coraz szerzej w Polsce, ale także w województwie warmińsko-mazurskim panoszy, czy też rozprzestrzenia się ta brytyjska mutacja koronawirusa. Czy już macie jakieś dane, czy informacje, skąd ta mutacja napłynęła właśnie do województwa warmińsko-mazurskiego i czemu tak szybko się rozprzestrzenia? Na dzisiaj mamy informacje na podstawie takich, powiedziałbym, wyrywkowych badań, bo tak jak mówił o tym pan minister zdrowia, nasza wojewódzka stacja sanitarna wykonała taką próbę, przebadała 24 próbki pozytywnych wyników na COVID, przebadała je pod kątem obecności właśnie różnych mutacji. I z tego 16 okazało się właśnie tą mutacją brytyjską. Stąd widzimy pewien kierunek, jaki jest związany z rozprzestrzenianiem się wirusa w naszym regionie, że to jest właśnie ta mutacja. A dlaczego tak bardzo się rozprzestrzenia? No bo to jest właśnie charakterystyczne dla tej mutacji, że ona łatwiej i szybciej rozprzestrzenia się w społeczeństwie. I stąd tak, myślę, gwałtowny wzrost tych zakażeń, bo to jest kwestia ostatniego półtora tygodnia, obserwujemy tak bardzo wysokie wskaźniki, które w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców dają nam zdecydowanie większe wskaźniki niż w innych regionach Polski. No i dlatego tym bardziej chcemy poprzez różne działania związane z obostrzeniami przerwać tą transmisję, bo to jakby nie wpłynie korzystnie ani na zdrowie publiczne, na społeczeństwo, ani na gospodarkę naszego regionu. Panie wojewodo, co mają z tymi obostrzeniami zrobić hotelarze? Wiemy, że na waszym terenie jest bardzo wiele takich ośrodków wypoczynkowych, hoteli, w nich są goście. Co się stanie z nimi? Co zrobią hotelarze? Czy oni będą się dostosowywać do tych obostrzeń? No, czy będą pomimo obostrzeń kontynuować swoją pracę? No, ja myślę, że w duchu takiej odpowiedzialności za nasze społeczeństwo, wszyscy mieszkańcy naszego regionu, także przedsiębiorcy, powinniśmy
podejść bardzo poważnie do tych obostrzeń, które od jutra będą obowiązywać, które już kilka dni temu ogłosił pan minister zdrowia. Jak wiemy, ogłosił je na 2 tygodnie. Pod warunkiem wszakże, że jakby właśnie przerwana zostanie ta transmisja koronawirusa, że przestrzegając obostrzeń, bardzo rygorystycznie nawet, jesteśmy w stanie tego dokonać po to, abyśmy mogli w możliwie krótkim czasie powrócić do normalnego funkcjonowania i przygotować nasz region, region, który no, przede wszystkim słynie z gościnności i z tego, że jest regionem turystycznym, po to, aby w tych miesiącach, które w naszym regionie są miesiącami najchętniej odwiedzanymi przez turystów, a nie ma co ukrywać, są to zawsze miesiące letnie, że w tym czasie będziemy i przygotowani pod względem infrastruktury i będziemy przygotowani pod względem także sanitarnym, pod względem bezpieczeństwa do tego, Panie, żeby... Panie wojewodo, trzeba najpierw, tak jak pan podkreślił, przetrwać te 2 tygodnie, one będą kluczowe. Strona rządowa uczula tymczasem właśnie hotelarzy z województwa warmińsko-mazurskiego, aby przestrzegali tych wszystkich obostrzeń, bo będą kontrolowane te miejsca przez inspekcję sanitarną. Jaki jest pana apel do tych przedsiębiorców, do właścicieli hoteli i pensjonatów? Co oni mają zrobić, jak się zachować? No. To jest to, co przed chwilą powiedziałem. Mogę jeszcze raz to powtórzyć. W trosce, i to dzisiaj zresztą mówiłem na spotkaniu z samorządowcami, bo miałem takie spotkanie, wideokonferencję z wszystkimi samorządowcami naszego regionu, że po to, abyśmy mogli w tych miesiącach, które są dla nas zawsze najbardziej obfite, jeśli chodzi o branżę turystyczną, czyli w miesiącach letnich, mogli normalnie funkcjonować, to dzisiaj musimy z całą odpowiedzialnością podejść do tych obostrzeń, do tej sytuacji, którą mamy i jak najszybciej przerwać transmisję, wyeliminować w jak największym stopniu wyeliminować koronawirusa i powrócić do, ja wierzę w tą głęboko, wierzę w naszą taką solidność, wierzę w taką naszą odpowiedzialność wzajemną, bo tego zawsze doświadczałem w relacjach z naszymi samorządowcami, z przedsiębiorcami naszego regionu, że to obserwowaliśmy chociażby przez prawie cały miniony rok, taką właśnie odpowiedzialność za siebie Czyli nawzajem. Czyli o taką odpowiedzialność, jeżeli, panie wojewodo, cały czas pan apeluje. Tak podejdziemy, to jestem przekonany, że w niedługim czasie będziemy mogli normalnie funkcjonować. Panie wojewodo, i proszę tutaj o krótką odpowiedź na to pytanie, czyli co, hotelarze, właściciele różnych ośrodków będą musieli po prostu, no nazwijmy to, wypraszać gości ze swoich pokojów hotelowych? No, to wynika z obostrzeń wprowadzonych, które w formie rozporządzenia już dzisiaj się ukażą i no, tutaj nie ma wyboru. Panie wojewodo, a czy myśli pan, że jeszcze w tym rozporządzeniu pojawią się jakieś nowe rzeczy, coś, czym jeszcze strona rządowa może was zaskoczyć, czy to będą tylko te informacje, które no już do tej pory otrzymywaliśmy? No, pewnie znajdą się różne uszczegółowienia, bo pojawiają się pytania, ale no, co do zasady to będą właśnie to, o czym mówił pan minister Niedzielski. Panie wojewoda, jakie to mogą być uszczegółowienia, szczególnie dotyczące właśnie województwa warmińsko-mazurskiego? Czy pan ma już informacje na ten temat? No, myślę, że to mogą być kwestie, nie wiem, związane chociażby z funkcjonowaniem obiektów sportowych, to mogą być, czyli z tym, ale przyznam, rozmawiałem na ten temat. Jest jeszcze w konsultacjach to rozporządzenie, więc jakby nie chciałem, nie jestem ani upoważniony, ani nie posiadam tak jakby szerokiej na ten temat wiedzy, żeby jakby to o tym w tej chwili mówić, ale mówię, co do zasady, te najważniejsze rzeczy, które dotyczą całości naszego społeczeństwa, zostały zakomunikowane przez pana ministra Niedzielskiego.
Pani wojewodo, marszałek województwa Gustaw Brzezin prosi rząd o przesunięcie na obszar województwa wszelkich rezerw krajowych szczepionek przeciwko COVID-19. Pytanie, czym skończą się te prośby? Czy rzeczywiście jest na to duża szansa, że te rezerwy zostaną właśnie do Was przesunięte? Ja na ten temat jestem w kontakcie także z Ministerstwem Zdrowia i myślę, że niedługo będziemy wiedzieli, bo to wiadomo, musimy mieć świadomość, że to zależy i to jakby wpływ na to ma liczba szczepionek, jaka do naszego kraju dociera, na którą no jako państwo, jako rząd. Panie wojewodo, ale czy ministerstwo dało panu nadzieję i szansę na to, że w najbliższym czasie trochę więcej przynajmniej tych szczepionek trafi właśnie do was? Myślę, że jakby w niedługim czasie poznamy odpowiedź na to pytanie. Ale pan jest optymistą co do tego, że te szczepionki do was trafią? Ja zawsze jestem optymistą. Panie wojewodo, a czy w związku z tym, jeżeli tych szczepionek będzie więcej na waszym terenie, czy już myślicie o tworzeniu jakichś dodatkowych, być może mobilnych punktów szczepień, gdzie będzie można szybciej i bardzo sprawnie szczepić mieszkańców? My mamy 215 punktów szczepień. Ten potencjał jest przygotowany na dużą większą liczbę wykonywania szczepień niż no, dziś możemy to robić ze względu na to, ile tych szczepionek w kraju jest. Mamy także 11 punktów mobilnych, które mogą docierać do tych naszych mieszkańców, którzy no, mają problemy z poruszaniem się. Więc jakby na to dodatkowo szczepienia wykonują szpitale, są wykonywane w dwóch szpitalach tymczasowych, które u nas funkcjonują, w szpitalach węzłowych. Także pod względem infrastruktury jesteśmy na pewno przygotowani na wykonywanie znacznie większej ilości niż do tej pory to robiliśmy. Panie wojewodo, a pod względem miejsc w szpitalach dla zakażonych, dla chorych, czy jesteście przygotowani? Bo jeszcze bodajże 2 dni temu Gazeta Wyborcza Olsztyńska pisała o tym, że te szpitale przynajmniej w mieście się korkują i tych miejsc zaczyna brakować. Pytanie, jak jest w tej chwili, czy każdy pacjent znajdzie miejsce w szpitalach na terenie województwa? My na tą sytuację już jesteśmy przygotowani od samego początku trwania pandemii. Zwiększaliśmy tą ilość na tyle, na ile jakby pozwala w ogóle potencjał naszego województwa w ochronie zdrowia. Mieliśmy w szczycie drugiej fali, mieliśmy ponad 1200 miejsc. Później ze względu na to, że zmniejszała nam się ilość zakażeń, no także odmrażaliśmy te miejsca dla innych pacjentów. Dzisiaj już są podjęte decyzje o ponownym uruchamianiu miejsc covidowych. Dzisiaj ruszyły kolejne, w 1 marca ruszą kolejne miejsca covidowe. Panie wojewodo, ile ich będzie na terenie województwa? No, chcemy odtworzyć tą bazę ze szczytu drugiej fali, czyli łącznie ze szpitalem tymczasowym, łącznie z łóżkami na poziomie pierwszym, czyli te obserwacyjne, no myślę, że to około 1500 miejsc. Na dzisiaj mamy bufor mamy bezpieczny. Zajętych mamy 67% miejsc covidowych, więc... Panie wojewodo, ale ten wariant brytyjski się bardzo rozpędza i on rzeczywiście bardzo łatwo zakaża. Pytanie, czy te 1500 miejsc, czy to wystarczy? No, taki mamy potencjał w naszym województwie. To jakby później w razie, gdyby nie daj Boże była taka konieczność, no będziemy szukać, my już dzisiaj o tym oczywiście myślimy, ale sytuację no musimy reagować w zależności od rozwoju sytuacji. Czyli panie wojewodo, będziecie przewozić pacjentów do sąsiednich województw? No, ja myślę, że to jest za wcześnie, żeby dzisiaj o tym mówić, czy tak będzie, czy nie. Mówię, dzisiaj mamy zajętych 634 łóżka covidowe. Więc i mamy jeszcze ponad 30% wolnych miejsc. Więc no, to ta sytuacja i powiem tak, każdego dnia przybywa nam po około 5-6 łóżek. Więc no, na razie no, oczywiście
patrzymy i reagujemy na bieżąco, ale no, to nie jest jeszcze taka, powiedziałbym, bardzo alarmowa sytuacja, jeśli chodzi Panie o łóżka. Wojewodo, trzymamy kciuki, żeby z tą sytuacją udało się walczyć bez problemów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski, był gościem programu Newsroom. Panie Wojewodo, bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w naszym programie. Dziękuję. Bardzo dziękuję również. Pozdrawiam. Drodzy Państwo, my pozostajemy przy informacjach związanych z epidemią koronawirusa i jego mutacjami, które coraz śmielej rozpędzają się, czy też rozsiewają się po całej Europie i po całym świecie. I o tym między innymi porozmawiam z profesor Janną Zajkowską, podlaskim konsultantem do spraw epidemiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry, pani redaktor. Witam państwa. Pani profesor, my w ostatnich dniach bardzo często mówimy o tych mutacjach, o tych nowych wariantach wirusa. Proszę nam wyjaśnić, co to oznacza tak naprawdę, że wirus mutuje, w tym wypadku, że koronawirus mutuje? Wirus, tworząc swoje kopie, tworzy rzeczywiście ogromną ilość kopii na podstawie materiału genetycznego, który w sobie przedstawia. I teraz tworzenie tych kopii czasami przebiega z błędami. To tak jakbyśmy przepisywali tekst i by poczynili jakieś literówki. Czasami one mają znaczenie, czasami nie mają znaczenia. Powielanie się tych z kolei mutacji, czyli tych błędów, pozwala nam prześledzić w przypadku epidemii, to jest ta tak zwana epidemiologia molekularna, na przykład sposób rozprzestrzeniania się wirusa czy danego wariantu. Część ich nie ma wpływu na przebieg kliniczny choroby, część ma na zakaźność. Tutaj uwagę przykuwają te warianty, które oznaczamy takim symbolem VOC, czyli warianty podlegające pewnej uwadze. I to jest ten wariant brytyjski i wariant południowoafrykański. Pani profesor, ale mamy też wariant, który naukowcy roboczo nazwali tym wariantem podlaskim. Mówimy o wariancie, który został zbadany właśnie przez naukowców z Białegostoku. Jaki to jest wariant? Czym on może różnić się od tych pozostałych wariantów czy też mutacji? Sama się temu przyglądam, ponieważ koledzy podzielili się ze mną tą informacją. Rzeczywiście jest to 5 przypadków, gdzie dodatkowe są wzory mutacyjne przedstawieni. Prześledzimy, przyjrzymy się, czy te osoby mają ze sobą związek, czy nie, czy to już będzie dochodzenie epidemiologiczne i czy ten wariant wiąże się z jakimś innym przebiegiem. Czyli tutaj trzeba pogłębić te wywiady i zobaczyć, co one mają ze sobą wspólnego. Pani profesor, a co łączy ten właśnie wariant z innymi, które do tej pory były zbadane, czy być może co go różni od tych wariantów? Dokładnie, to już jest dodatkowy wzór mutacyjny, to tak to określają koledzy, to już jest dokładna analiza biologii molekularnej, natomiast nie jest to sprecyzowane w tej chwili, w którym miejscu i jak się przekłada na charakterystykę wirusa, ponieważ musimy zobaczyć, czy te osoby zachorowały ciężej, czy nie, czy w jaki sposób się zakaziły. 5 przypadków to zresztą jest zbyt mało, żeby wyciągać jakieś szersze wnioski. Natomiast ten wzór będziemy pewnie, koledzy, wykonując sekwencjonowanie, będziemy śledzić, czy on się powiela, czy on się rozprzestrzenia, jaki jest charakter zakażeń, czy może bardziej intensywny. Zobaczymy. Pani profesor, to są te wyniki, z którymi podzielili się z panią koledzy. To są jakieś najświeższe wyniki ich analizy? To są wyniki badań, to jeszcze nie jest analiza, tylko to są wyniki badań i z tych wyników wynika, że po pierwsze odbija to przede wszystkim, jest to odbiciem tras, które pokonują nasi rodacy. Ja podejrzewam, że jest to jednak efekt naszych wizyt, naszych rodaków z okolicy Świąt Bożego Narodzenia jeszcze. Gdzieś powielane były te warianty, dlatego że mamy tutaj no, trasy, które prowadzą i do Danii, i do Rosji, i do Wielkiej Brytanii, Północnej Irlandii. Także w dochodzeniach epidemiologicznych to jest niezwykle cenne narzędzie. Natomiast to, co budzi niepokój, to jest, no, należy śledzić te warianty, które cechują się tym większą zakaźnością. To jest ten wariant właśnie brytyjski, wariant południowoafrykański. Pani profesor, czy w tej sytuacji, jeżeli mówi Pani o śledzeniu tych ścieżek przemieszczania się obywateli, w związku z tym no, przenoszenia też tych różnych wariantów koronawirusa, jeszcze większe obostrzenia na granicach wydają się słuszne, żeby troszeczkę zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się tych właśnie mutacji?
Na pewno ten wywiad epidemiologiczny na granicach, kwarantanna, jeżeli ktoś nie był zaszczepiony, osoby przybywające z tych regionów, które są objęte wysokim odsetkiem zachorowalności, czyli Czechy, to co mamy wprowadzone w tej chwili, Wielka Brytania i przede wszystkim to, co mówimy właściwie od już kilku miesięcy, nie podróżujmy, jeżeli ograniczmy podróże, jeżeli one nie są konieczne, dlatego że te transmisje wirusa też wynikają z przenoszenia z jednych ognisk do drugich, czyli my mieszamy, przenosimy te mutanty. W związku z tym w czasie epidemii lepiej ograniczyć wyjazdy i przemieszczanie się, czy wizyty w innych częściach kraju, czy za granicę do minimum. Pani profesor, w tej sytuacji też lockdowny, takie na poziomie kraju, na poziomie Polski, też są bardzo słusznym rozwiązaniem i posunięciem ze strony rządu? Z pewnością tak, ale i też w takiej skali regionalnej, dlatego że wiemy, że te warianty, które się już zidentyfikowano, szczególnie właśnie warmińsko-mazurskie, one się cechują dużą zakaźnością, dużą mają potencjał zakażania wielu osób jednocześnie. W związku z tym obserwujemy, patrząc na to, co się dzieje w Czechach w tej chwili, no, należy wyprzedzić tę sytuację i no niestety znowu lockdown, który jest uciążliwy, ciężki, ale to jest zapobiegamy w ten sposób sytuacji jeszcze trudniejszej. Pani profesor, mówimy o tej mutacji, czy też wariancie brytyjskim koronawirusa, południowoafrykańskim, o kalifornijskim nawet wariancie koronawirusa. Czy będziemy mieli do czynienia też w najbliższym czasie z tą polską mutacją koronawirusa, z polskim wariantem koronawirusa? Na pewno tworzą się w populacji polskiej, tworzą się również mutacje, no bo taki jest charakter wirusa, że to powielanie się nie jest identyczne. Natomiast czy one się będą niebezpieczne, czy one na przykład przełożą się na inne cechy wirusa, które mogą być dla nas bardziej trudniejsze do leczenia, czy wykażą się jeszcze większą zaraźliwością, mam nadzieję, że nie, wtedy będziemy je tutaj śledzić. Natomiast mamy na pewno warianty polskie, które tylko że większość tych mutacji, one są, nie mają znaczenia. One po prostu identyfikują i są identyfikują wirusa w danym klastrze, czyli w ognisku zakażeń, natomiast są bardzo przydatne w śledzeniu ognisk i rozprzestrzenianiu się. Natomiast jak to się przełoży na ryzyko zakażenia czy na przebieg kliniczny, to musimy poczekać. Pani profesor, w tej chwili w naszym kraju tym najbardziej, nazwijmy to, popularnym wariantem jest ten wariant brytyjski, który, tak jak pani wspominała, charakteryzuje się tą wyższą zakaźliwością. Pytanie, czy on daje jakieś inne symptomy? Czy możemy w jakiś sposób rozpoznać, że dana osoba właśnie ma ten wariant wirusa? W tej chwili pojawiają się takie informacje, że większa jest taka prezentacja z górnych dróg oddechowych, czyli ból gardła, bardziej nieżyty górnych dróg oddechowych. Natomiast na poziomie jednostkowego przypadku jednak musimy pamiętać, że to spektrum objawów klinicznych jest dosyć szerokie. Zarówno to są biegunki, objawy grypopodobne, jak i te bóle gardła, czyli coś, co możemy zlekceważyć, przypisując to temu banalnemu zakażeniu górnych dróg oddechowych. Pani profesor, jak szybko ten wirus może się mutować i ile tak realnie teraz możemy mieć tych mutacji? Tak jak wspominałam, mamy brytyjską, południowoafrykańską, mamy kalifornijską, mamy tę naszą, nazwijmy to, podlaską. Czy to mogą być dziesiątki czy setki tych mutacji? One są, tylko są nazywane, nadawane są nazwy w zależności od regionu, gdzie one zostały rozpoznane, nazwane i gdzie zostały zlokalizowane. Także gdybyśmy przeprowadzali sekwencjonowanie we wszystkich krajach, we wszystkich regionach, to myślę, że ilość tych mutacji można by jeszcze zwielokrotnić. Natomiast te nazwy też jakby w jakiś sposób klasyfikują i można grupie tych mutacji nazywać pewne nazwy, dlatego że każdej mutacji nie sposób nazwać każdy rodzaj mutacji, bo ich jest rzeczywiście ogromna ilość. Pani profesor, jak duże jest ryzyko, że te mutacje wymkną nam się spod kontroli i szczepionki nie będą na nie działać? No istnieje takie ryzyko, natomiast dotychczasowe obserwacje, dotychczasowe badania pokazują, że surowica osób zaszczepionych reaguje z tymi wariantami, czyli może nie w 100%, może troszeczkę słabiej, ale reaguje, czyli efektywność szczepionek w tej chwili jest potwierdzona w stosunku do tych wariantów, o których mówimy. Szczepionek Pfizera i Moderny, bo tych dotyczą te wyniki badań. Pani profesor, jakie czynniki sprzyjają
powstawaniu tych mutacji koronawirusa? Intensywne namnażanie się w zakażonym pacjencie, w zakażonym organizmie. Na pewno większe predyspozycje do tworzenia mutacji mają osoby, które gorzej eliminują tego wirusa, czyli osoby w immunosupresji, osoby z chorobą immunologiczną. Prawdopodobnie też stosowanie osocza u osób chorych w jakiś sposób selekcjonuje te warianty, które wymykają się tym przeciwciałom wygenerowanym w trakcie leczenia czy w trakcie podawania osocza. Natomiast na pewno grupa osób tych tak zwanych immunologicznie niekompetentnych, czyli z osłabioną odpornością, dlatego że wirus namnaża się dłużej, bardziej intensywnie. Im dłużej się namnaża, tym większa szansa tworzenia się mutacji. Pani profesor, bardzo ważny aspekt, a więc szczepienia. Dzisiaj otrzymaliśmy informację o zmianie kryteriów, jeżeli chodzi o szczepienia seniorów preparatem AstraZeneca. Seniorzy od 65 do 69 roku życia będą w najbliższym czasie szczepieni właśnie preparatem firmy AstraZeneca. Pytanie, czy to dobry krok i czy ta szczepionka będzie dla tych najstarszych bezpieczna? Oczywiście, że tak, dlatego że każdy zarejestrowany produkt był w tej chwili szczepionkowy, był zarejestrowany warunkowo i kontynuowane są tak zwane badania porejestracyjne. I uzupełnianie tych grup obserwowanych po szczepieniach pozwala na zmianę rekomendacji. Jeżeli zostały uzupełnione te grupy wyższe wiekowo i wiemy, że szczepionka jest immunogenna i bezpieczna, bo tego oczekujemy od szczepionki, można te rekomendacje poszerzyć o kolejne grupy wiekowe. Pani profesor, nad tą szczepionką AstraZeneca pojawiło się takie odium. Nauczyciele nie za bardzo chcą się szczepić tą szczepionką, bo boją się, że jest mało skuteczna, że być może pojawiają się częściej po niej jakieś niepożądane odczyny poszczepienne. W jaki sposób przekonać, szczególnie te starsze osoby, że ta szczepionka może być bezpieczna i że warto się nią zaszczepić? To jest mechanizm działania tych szczepionek, ponieważ zaczęliśmy od szczepionek mRNA, które mają troszeczkę inną konstrukcję, ale ten sam efekt, czyli my syntetyzujemy białko w oparciu o materiał genetyczny, natomiast nie generujemy, ten nośnik wprowadzający nie generuje odporności, jakby nie mamy przeciwciał przeciwko nośnikowi. W związku z tym druga dawka generuje nam czasami bardziej intensywne te odczyny poszczepienne. One nie są ciężkie, ale po drugiej dawce intensywniej możemy je odczuwać. Natomiast w przypadku szczepionek wektorowych generowane są też przeciwciała przeciwko nośnikowi i druga dawka jest przyjmowana łagodniej. Także bardziej reaktogenna jest pierwsza dawka, natomiast co do drugiej możemy być spokojniejsi, że ta reakcja będzie słabsza. Pani profesor, firma Johnson & Johnson wyprodukowała jednodawkową szczepionkę i Bahrajn w trybie nadzwyczajnym dopuścił do użytku tę właśnie szczepionkę firmy Johnson & Johnson. W Europie ona nie została jeszcze dopuszczona do użytku. Być może niebawem zostanie w sposób warunkowy do niego dopuszczona. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że jeżeli tak się stanie, to na początku kwietnia być może będziemy mogli już korzystać właśnie z tego preparatu. Jak mocno ta jednodawkowa szczepionka może podreperować nasz program szczepień? No bardzo, dlatego że bardzo przyspieszy nam, jeżeli jedna dawka wygeneruje nam tą odporność, która nas satysfakcjonuje, czyli zapobiega rozwinięciu choroby ciężkiej, bo żadna szczepionka nie zapobiega zakażeniu, natomiast rozwinięciu choroby objawowej. W związku z tym no bardzo to w strategii szczepień przyspieszy wygenerowanie tej odporności populacyjnej. W związku z tym no bardzo liczymy, że ona będzie i będzie jak najszybciej. I będzie również szczepionką bezpieczną. No jeżeli zostanie dopuszczona, to z pewnością tak. Pani profesor, Paweł Grzesiowski na Twitterze napisał: brytyjski model podawania jak największej liczbie osób pierwszej dawki daje korzystne efekty dla zdrowia publicznego. Wydłużenie odstępu między dawkami nie zmniejsza skuteczności, a pozwala szybciej osiągnąć ochronę populacji najbardziej zagrożonej hospitalizacją i śmiercią. Czy to jest taki model, z którego na przykład Polska powinna i może skorzystać? Ale już korzysta, dlatego że te rekomendacje podawania szczepionki AstraZeneca według producenta mogą być podawane w odstępie od 4 do 12 tygodni. Gdybyśmy chcieli jak najszybciej zaszczepić dwoma dawkami, wybrany byłby ten scenariusz podawania po miesiącu. Natomiast jeżeli wydłużamy do 10 tygodni, bo tak
Rada Medyczna rekomenduje podawania drugiej dawki i wtedy koncentrujemy się na zaszczepieniu większej ilości osób pierwszą dawką, czyli już jakiś element tej strategii żeśmy przyjęli. Pani profesor, na forum europejskim bardzo głośno mówi się także o wprowadzeniu tak zwanych paszportów covidowych. Pytanie, czy to jest pani zdaniem dobry krok? Myślę, że jest to jakaś pewnie zachęta, jakieś takie światełko w tunelu dla ludzi zmęczonych pandemią, dla ludzi, którzy chcą jednak, potrzebna jest nam jakaś aktywność socjalna, możliwość podróży, rzeczy nawet biznesowych, czy wypoczynkowych, czy do uruchomienia gospodarki. Także myślę, że no jest to dobry krok, bo trzeba widzieć jakąś perspektywę pozytywną działania szczepionek i efektywność tych szczepionek. Pani profesor, jakie informacje powinny się znaleźć w takim najpewniej elektronicznym dokumencie? Kiedy została podana szczepionka, czy został zakończony, czy podane zostały dwie szczepionki kończące cykl szczepień, bo tę odporność uzyskujemy w przypadku Pfizera tydzień po drugiej dawce, w przypadku Moderny 2 tygodnie po drugiej dawce, w przypadku AstraZeneca 2 tygodnie po drugiej dawce. W związku z tym samo podanie szczepionki czy jednej dawki to jeszcze za mało. Trzeba wiedzieć, jaki preparat i kiedy został podany. Pani profesor, a nie obawia się Pani tego, że niektóre kraje otworzą swoje granice tylko dla tych, którzy będą mieli te paszporty covidowe? Innymi słowy, osoby, które nie będą jeszcze zaszczepione, nie będą mogły podróżować do niektórych krajów. Czy to nie wykluczy osób, które no, muszą dłużej w swoich krajach poczekać na swoją kolejkę na szczepienie? No wykluczy, na pewno wykluczy, natomiast no to jest taka strategia, która zapewnia bezpieczeństwo tym osobom, które jeszcze nie zostały zaszczepione i wprowadzenia do właśnie tych mutantów z innych krajów. Jednak podróże powodują przenoszenie tychże różnych wariantów wirusa poprzez granice. Pani profesor, Moderna stworzyła eksperymentalną wersję swojej szczepionki po tym, gdy zaobserwowano zmniejszenie skuteczności tego pierwotnego preparatu na południowoafrykański wariant wirusa. Biorąc pod uwagę to, jak szybko wirus mutuje, firmy będą musiały co jakiś czas zmieniać swoje szczepionki i pod kątem właśnie tych nowych mutacji. Jest to pewna koncepcja. Ja uważam, że w ogóle jest teraz wspaniały czas dla wakcynologii, która mamy wiele tych platform, które się rozwijają. Szczepionka mRNA jest bardzo obiecująca i jeżeli chodzi o bardzo wiele chorób i udział w terapii i daje ten komfort, że można ten wkład, ten wsad, czyli ten zapis antygenu, o który nam chodzi, zmieniać dosyć szybko i nie wpływa to na cykl produkcji. Znaczy szybko można to zrobić w cyklu produkcyjnym, nie przestawiając całej technologii. Natomiast drugim rozwiązaniem, takim, o którym się rozważa, to jest właśnie to jest pierwsze podawanie tej trzeciej dawki ze zmienioną tym wkładem mRNA, bądź taki druga ścieżka to jest tworzenie szczepionek tak zwanych mozaikowych, które zawierają kilka elementów które podlegają zmianie. Pani profesor, wiemy, co w tej chwili dzieje się w województwie warmińsko-mazurskim. Ta sytuacja epidemiologiczna na terenie tego województwa jest najtrudniejsza. Czy biorąc pod uwagę szybkość rozprzestrzeniania tej brytyjskiej mutacji koronawirusa, to, co wydarza się teraz w województwie warmińsko-mazurskim, czeka też całą Polskę? Mam nadzieję, że nie, bo już jesteśmy uprzedzeni i stąd te zaostrzenia i jakieś takie nasze zachowania w bardzo istotny sposób wpływają na rozprzestrzenianie się tych wariantów. W związku z tym jednak to edukacja i przypominanie, że te możliwości zwalniania transmisji w postaci maseczki, dystansu, mycia rąk, jednak przypominanie, bo muszę powiedzieć, że trochę już żeśmy tak chyba za szybko odetchnęli, no spowodują, że nie będzie on się tak rozprzestrzeniał, tak jak to było na przykład w Wielkiej Brytanii, czy tak jak to możemy obserwować w Czechach w tej chwili. Patrząc na te konsekwencje, warto jednak pilnować się i przestrzegać tych rygorów. Bardzo dziękuję za rozmowę pani profesor. Profesor Joanna Zajkowska, podlaski konsultant do spraw epidemiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku. Raz jeszcze dziękuję pani profesor.
Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu. Do widzenia, do usłyszenia. A w programie Newsroom czas na tematy związane także z polityką, ale powiązaną oczywiście z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju. Moim kolejnym gościem Paweł Kukiz, Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Panie pośle, komu pan ostatnio pomógł? Komu pomogłem? No, staram się pomagać jak największej ilości potrzebujących pomocy. Ostatnio spróbuję pomagać dziewczynce z brzegu, która potrzebuje pieniędzy na leczenie. Co niedzielę zamieszczam na Facebooku ogłoszenie z prośbą o pomoc dla potrzebujących. To jest, jeśli chodzi o tego typu pomoc. Natomiast nie bardzo rozumiem. Spieszę z wyjaśnieniem, panie pośle, bo w kwietniu ubiegłego roku w wywiadzie dla Do Rzeczy powiedział pan, że planuje pan kupić ambulans do pomocy. To było A jest, na początku kupiony, tej... tak. Tak, to jest, ambulans jest już kupiony. Ambulans jest również tutaj w szpitalu w Brzegu. Powinniśmy też szpitalowi w Głuchołazach, kupując taki specjalny termometr badający temperaturę na odległość, tam kilkadziesiąt tysięcy. No, warto pomagać po prostu. Jak to było z tym kupnem ambulansu? Kto się do niego dorzucił? Jak to wyglądało w praktyce? Fundacja, z którą mamy bliskie relacje, na które poszły pieniądze z kampanii jeszcze, znaczy ze zwrotów z kampanii z 2015 roku. Tam nikt nawet z tej fundacji nie pobiera wynagrodzenia, wszystko idzie na takie cele dobroczynne, cele charytatywne. Panie pośle, ta karetka teraz, czy ten ambulans pomaga teraz osobom zakażonym koronawirusem? No myślę, że taką rolę spełnia. Ja się później już nie jakoś szczególnie losami kareczki nie interesowałem, tylko brałem się do jakiejś innej roboty, do innego pomagania. Był chłopczyk, znaczy jest chłopczyk, Franiu z Namysłowa. Zbieraliśmy też pieniądze na chory chłopczyk na SMA. To potężne, jak pani sama wie, potężne pieniądze, około chyba 10 milionów złotych trzeba było zebrać. Udało się. Teraz też druga taka osoba, również udało się, oczywiście partycypowaliśmy tylko w tym pomaganiu, bo przede wszystkim pomagali ludzie, ale nagłaśniliśmy tego typu sytuacje, ja, moi ludzie, jakoś się udaje pomagać. Inna sprawa, że jeżeli skoro jesteśmy przy SMA, to chciałbym przypomnieć, to i przypomnę panu prezydentowi, jeśli będę miał okazję osobiście się spotkać, o tym zobowiązaniu przedwyborczym stworzenia specjalnego funduszu dla tych osób, tych dzieci, które są dotknięte szczególnymi, rzadkimi chorobami, które no, nie są rekompensowane przez NFZ. Tym się powinna zająć przede wszystkim władza, tak myślę. Teraz o bardzo ważnej rzeczy, jaką są szczepienia. W naszym kraju ciągle jest debata o kolejności szczepień. Pana córka jest osobą po transplantacji nerki. Pytanie, kiedy ona zostanie zaszczepiona? Jako osoba, która no, na pewno jest bardziej narażona na działanie koronawirusa. Szczerze mówiąc, to nie bardzo wiem. No, dla mnie jest też taka troszeczkę nie brak logiki w sytuacji takiej, że jeśli osoby, które są z tej szczególnej grupy ryzyka, czy to po przeszczepach, czy z jakimiś innymi tam przypadłościami. Jeżeli idą do szpitala na przykład na jakiś tam okres hospitalizacji, a taka sytuacja miała miejsce z moją córką jakiś czas temu, no to wydaje mi się, że właśnie szpitale powinny mieć zapas takich szczepionek, które pacjentowi, który cyklicznie hospitalizuje się w danej tam jednostce leczniczej, dostaje po prostu w momencie wypisu od razu taką dawkę szczepień, bez jakichś zbędnych formalności i tak dalej. Jako osoba właśnie z tej szczególnej grupy ryzyka, no niestety taka zasada nie została w szpitalach wprowadzona, choć na jednej z telekonferencji zwracałem z udziałem też pana premiera i z udziałem Ministerstwa Zdrowia, zwracałem uwagę na ten problem i spotkało się to z zainteresowaniem pana profesora Horbana, ale nic
poza tym zainteresowaniem to niczego szczególnego, nic szczególnego nie wynikło. W przyszłym tygodniu moim gościem będzie profesor Horman, więc z pewnością zapytam go o te kwestie. Super, to bardzo Pani dziękuję. Czy zamierza Pan też jeszcze alarmować i jeszcze dobijać się do różnych drzwi, żeby takie szczepionki dla osób po przeszczepach czy osób z chorobami onkologicznymi były dostępne znacznie szybciej? Pani, wolałbym zacząć od osób z chorobami onkologicznymi, ponieważ mógłbym być podejrzewany jakąś prywatę, dobijając się o szczepionki dla ludzi po przeszczepach. No, oczywiście, no, to jest, wie Pani, nie tylko ze względu, że tak powiem, rodzinnych, ale logika nakazuje. No, proszę sobie wyobrazić sytuację taką, ma Pani dziecko jest hospitalizowane, jest w grupie ryzyka i wychodzi ze szpitala po hospitalizacji niezaszczepiony. No, przecież to jest brak zupełnie jakiejkolwiek logiki, brak myślenia jakiegokolwiek. Panie pośle, doskonale wiem, o czym Pan mówi, bo w mojej rodzinie jest osoba po przeszczepie, więc wiem, z jakimi emocjami to też się wiąże, ale miejmy nadzieję, że ta sprawa zostanie rozwiązana i te szczepionki dla tych osób obciążonych się znajdą. Panie pośle, zmieniamy temat. Komisja do spraw pedofilii. Powinna się Pani cieszyć, że ktoś taki jak ja jest w tej komisji, mówiła Barbara Chrobak posłance Kamili Gasiuk-Pichowicz, która chciała wejść i skontrolować siedzibę tej komisji. Pan się cieszy, że Barbara Chrobak jest w tej komisji do spraw pedofilii, no bo przecież ona kiedyś była związana z Kukiz15. Ja się martwię, że Barbara Chrobak, można powiedzieć, zajęła miejsce księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, którego gorąco polecaliśmy, który ma absolutnie chyba największą wiedzę o tych wszystkich bezeceństwach, które dzieją się, czy nieprawidłowościach, które dzieją się w Kościele i który jednocześnie jest człowiekiem prawym, człowiekiem dobrym, człowiekiem mądrym i człowiekiem sprawiedliwym. Więc no niestety to miejsce zajęła pani Barbara Chrobak. No i ale myślę, to pan jej nie ufa? Nie wierzy pan, że ona rzeczywiście będzie pracowała na rzecz wyjaśnienia tych spraw? Nie głosowałem na kandydaturę pani Barbary Chrobak, tak po prostu. A dlaczego? Nie ufa jej pan, biorąc pod uwagę waszą współpracę polityczną? Bo chciałem głosować na księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Dlatego. Ale czy bez niego ta komisja nie wyjaśni tych spraw? Czego się pan spodziewa po pracy tej komisji? A proszę mi pokazać jakieś osiągnięcia tej komisji. Komisja wczoraj też miała chyba problem z wymienieniem konkretnych spraw i rozwiązania. Osiągnięcia komisji to są nowe limuzyny, to są stanowiska, to są apanaże i to są osiągnięcia komisji. Nie dostałem się do Sejmu, ale mam komisję na kolejne 4 lata, także i z lepszymi uposażeniami. To co dalej ze sprawą pedofilii, bo według sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej 38% badanych twierdzi, że rozliczenia Kościoła z przestępstw pedofilii, tym powinno się zająć państwo, a 26% uważa, że polscy biskupi nie uporają się z tym i konieczna będzie interwencja Watykanu. Tak będzie? Bez Watykanu się nie obejdzie? Nie wiem, czy się obejdzie, czy się nie obejdzie. Wiemy jedno, że przede wszystkim Kościół sam wewnętrznie powinien zrobić z tymi bezeceństwami porządek. Jest w tej chwili wyjątkowo sprzyjający czas postu, czyli czas uderzenia się w piersi, czas przyznania do grzechów, do obietnica poprawy, pracy nad sobą i ukarania winnych. To, co Kościół wyprawia z pedofilią, jest dla mnie, jako dla osoby wierzącej, po prostu skandalem. I to, co wyprawiają hierarchowie, właśnie się odnosi wrażenie, że to są jakby wykonywanie potrzeby diabła, a nie, no, po prostu obrażają Chrystusa, nazywając rzecz po imieniu, mówiąc językiem katolików. Ja do jakichś szczególnie żarliwych katolików nie należy, ale zostałem wychowany w takiej tradycji, w tradycji chrześcijańskiej, w tradycji europejskiej i po prostu jestem zatroskany o Kościół. Kościół, co prawda, to jest wspólnota, to są przede wszystkim ludzie wierzący, no ale niestety to, co wyprawiają hierarchowie, no to woła o pomstę do nieba. I mam nadzieję, że taka pomsta takich, nie chcę go nazywać księdzem, tych Bimera czy tym podobnych, spotka. Panie pośle, wywiad Jarosława Kaczyńskiego dla Polskiej Agencji Prasowej. Każdy, kto rozbija dzisiaj prawicę, ale rozbijaniem jest także odmowa głosowania, bo myśmy się umówili na wspólne głosowanie, działa przeciw Polsce, przeciw polskiej rodzinie i przeciw polskim wartościom. Trzeba się zjednoczyć, a kto tego nie rozumie, kto tego nie robi, po prostu jest kimś, kto szkodzi. Jarosław Kaczyński wbija szpilę swoim koalicjantom.
Pani redaktor, ja bym tutaj jeszcze dodał jeszcze jedno bardzo istotne zdanie. Ja czytałem artykuł, czytałem tę wypowiedź prezesa Kaczyńskiego, dodałbym jeszcze jedno bardzo ważne zdanie, że ten, kto rozbija w tej chwili prawicę i kto jakby dopuściłby przez to do przedterminowych wyborów, poniósłby odpowiedzialność za przejęcie władzy przez drugą stronę. I teraz uwaga, proszę mnie dobrze zrozumieć. Nie jestem wrogiem drugiej strony, ale uważam, że druga strona, mówię o tej szeroko pojętej opozycji, nie jest absolutnie przygotowana do przejęcia władzy. Po prostu absolutnie. Oni są wewnętrznie są podzieleni. Jest kryzys przywódcy w największej partii, w koalicji obywatelskiej. Partia jest podzielona wewnętrznie, mówię o samej koalicji. Oprócz tego ci pomniejsi koalicjanci, też każdy z nich ma jakieś swoje ambicje. Uważam po prostu, że przejęcie władzy w tej chwili, cokolwiek byśmy nie mówili o tej władzy, którą mamy obecnie, której mamy też wiele do zarzucenia, ale przejęcie władzy przez tamtą drugą stronę mogłoby się rzeczywiście dla Polski skończyć fatalnie, ponieważ oni absolutnie nie są przygotowani do przejęcia władzy. Oni mają wewnętrzny bałagan, od tego trzeba zacząć. Jak pani ma, jeżeli ktoś ma bałagan w pokoju, no to trudno, żeby, wie pani, zajmował się całym domem. A czy nie widzi pan tego bałaganu w Zjednoczonej Prawicy? Czy ona nie jest Oczywiście, takim trochę widzę. Kolosem na glinianych nogach, które zaczynają się kruszyć? Tak, jest kolosem na glinianych nogach, które zaczynają się kruszyć, ale generalnie widzę przede wszystkim największy dramat w ustroju Polski, który pozwala na, który jest systemem partyjnym, który jest systemem oligarchicznym, który jest systemem, ustrojem wodzowskim, który ma niewiele wspólnego z demokracją. I mamy do czynienia z sytuacją taką, gdzie od 1989 roku właśnie te partie, to są ci sami ludzie, to są dokładnie ci sami ludzie, którzy od czasu do czasu zmienia się jakaś tam formuła partyjna, nazwa partyjna, natomiast to są partycypanci okrągłego stołu, którzy podzielili się kasą z Magdalenki, zrobili sobie prawo takie, które nie dopuszcza absolutnie jakichś nowych podmiotów, znaczy nie ma szans równej walki, że tak powiem, z tymi podmiotami. Poseł nie jest odpowiedzialny przed wyborcą, tylko odpowiedzialny jest przed wodzem partii. Ach, dużo gadać. Oczywiście to jest kolos na glinianych nogach, ale w każdym razie jak na dziś jestem przekonany, że mniejszym złem jest dobrnięcie przynajmniej do końca tej kadencji, a absolutnie oddanie władzy tej drugiej stronie to byłby dla Polski, byłoby dla Polski niebezpieczne. A gdzie w tym miejscu układanki jest miejsce dla pana, czy dla posłów z panem związanych? Po której stronie? Panie redaktor, nie przyszedłem szukać dla siebie miejsca, przyszedłem szukać miejsca dla swoich postulatów. Powtarzam to jak mantrę od 2015 roku. Zmiana ordynacji wyborczej na po prostu nadanie każdemu obywatelowi indywidualnego, bo w tej chwili owszem jest prawo bierne, wyborcze, ale zbiorowe, partyjne. To jest indywidualnego, biernego prawa wyborczego, sędziowie pokoju, ustawa antykorupcyjna, referenda. To są te cztery kwestie, z którymi przyszedłem i moje miejsce jest tam, gdzie jest wola i moc wprowadzenia tych postulatów. Tam jest moje miejsce. Na ten temat rozmawiał, na ten temat, między innymi na temat sędziów pokoju, rozmawiał pan z prezydentem Andrzejem Dudą, ale w kontekście prezydenta wraca też temat opłaty reprograficznej. Prezydent w ubiegłym roku mówił, że jej nie będzie. Tymczasem wiele wskazuje na to, że ona rzeczywiście może się pojawić. Czy na ten temat również... Jakie opłaty, przepraszam? Bo... Reprograficznej. Chodzi o tak zwany podatek od smartfonów. Czy na ten temat rozmawiał pan z prezydentem? Nie, na ten temat nie rozmawiałem z prezydentem, natomiast... Lata temu rozmawiałem na temat podatku od nośników, od smartfonów, jeszcze jako muzyk. Rzeczywiście ogrom pieniędzy twórcy tracą na tym, że właściwie te wszystkie MP3, te wszystkie nośniki w tej chwili są takiej jakości, że kopiowanie i tak dalej omija prawa autorskie, prawa muzyków, prawa twórców. Więc ten podatek prawdopodobnie, jeżeli mówimy o tym, od smartfonów, ma dotyczyć między innymi, czy przede wszystkim właśnie twórców, artystów. A co pan sądzi o takiej właśnie opłacie, jako też twórca? Czy ona powinna zostać wprowadzona? Jakie jest pana zdanie?
Proszę się postawić, pani redaktor, na moim miejscu. Proszę pomyśleć, że jest pani autorką muzyki, tekstów. Koncertów pani w ogóle praktycznie nie gra, bo jeszcze w tej chwili 2 lata praktycznie są, jest COVID i tak dalej, i tak dalej. I ktoś przegrywa, oczywiście cieszy się pani, że słuchają pani piosenek, ale przegrywa, te piosenki są przegrywane, kopiowane i z tego tytułu nie dostaje pani żadnych honorariów, chociaż musiała pani zapłacić za wyprodukowanie tej piosenki, za promocję tej piosenki i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście, że elementarną sprawiedliwością jest jakaś tam rekompensata za poniesione koszty i za to, że coś się sprzedaje, no po prostu. Szczególnie teraz w dobie epidemii, kiedy artystom jest naprawdę ciężko. No, to jest z kolei też mój zarzut z kierunku władzy, bo wie pani, zajęto się właściwie tylko celebrytami i oni w tej chwili z Zanzibaru biadolą na temat rządów Prawa i Sprawiedliwości, tych rządów, które dały im pieniądze na Zanzibar, tak na marginesie. Natomiast niestety rząd Prawa i Sprawiedliwości pominął tych wszystkich twórców, tą tak zwaną drugą linię, którzy pracują na celebrytów, gitarzystów, perkusistów, basistów, klawiszowców i tak dalej, którzy pracują na umowę o dzieło, na umowę zlecenie, na umowę o dzieło. Oni są, nie posiadają numeru PKD, i są tylko na łasce tych, którzy są na Zanzibarze, a którzy wcale nie są tacy skłonni, by rekompensować tym muzykom utracone zyski, utracone dochody. Ciężkie życie artystów. Panie pośle, bo czas nas goni, a jeszcze dwie bardzo ważne kwestie. Publikacja Gazety Wyborczej, taśmy Obajtka. Daniel Obajtek w czasach, gdy był wójtem Cimia, chciał wykończyć firmę swojego wuja, choć jako samorządowiec nie mógł tego robić, kierował z tylnego siedzenia konkurencyjną spółką. Potem skłamał w tej sprawie przed sądem. Są taśmy nagrania z tego. Biorąc pod uwagę to, co jeszcze kilka lat temu Jarosław Kaczyński mówił o panu Obajtku, a więc prezesie Orlenu, Obajtek wszystko może, to co jeszcze może Daniel Obajtek? No nie wiem, jeśli to jest prawda, to może przeprosić na przykład. Jeszcze może. Ja powiem pani szczerze, ja naprawdę nie znam zbyt dobrze tej sprawy, natomiast po obserwacja sześcioletnia w tym Sejmie, w generalnie tej tak zwanej politycznej klasy, to wie pani, tam każdy kłamie praktycznie. No, to jest jedno wielkie oszustwo, cynizm, bitwy o spółki Skarbu Państwa, zawód poseł, zawód polityk, czerpanie z tego tytułu korzyści. I no, jeszcze tak mówię, się często śmieję z kolegami, mówię, ja to strasznie, znaczy mówię, że oni, każdy z nich chce być szefem Orlenu, czy tam KGHM-u, oczywiście dla dobra Polski. Bo przecież nie dla siebie. No, więc no nie chcę komentować tych spraw z panem Obajtkiem. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, nie znam sprawy, ale jeżeli coś zbroił i to było dawno temu, no to jeżeli wszystko może, to może też powiedzieć przepraszam na przykład. A czy może zostać premierem tego kraju? Bo o tym także spekuluje się od pewnego czasu. No, na to nie mam żadnego wpływu, więc nie będę spekulował. Ale gdyby mógł pan wybrać, Mateusz Morawiecki czy Daniel Obajtek, gdyby musiał pan wybierać między tymi dwoma osobami, politykami, to kto? No panie redaktor, proszę mnie stawiać w takiej sytuacji, ale no, ja, gdybym musiał, no to prawdopodobnie Morawiecki. No po pierwsze dlatego, że ja szczególnie pana Obajtka nie znam i tyle co przeczytałem. Natomiast Morawieckiemu można tam parę rzeczy zarzucić, ale sobie wcale nie najgorzej daje radę mimo wszystko w tych czasach pandemii. Pewnie można byłoby sobie dać radę lepiej czy gorzej, no nie wiem. No, jest w bardzo ciężkiej sytuacji, ale nie zazdroszczę. Ja troszeczkę oczywiście, tylko to się łatwo mówi no, z perspektywy osoby, która stoi z boku, troszkę inaczej bym tym wszystkim i z perspektywy czasu oczywiście inaczej tym wszystkim pokierował. Nie wprowadzałbym lockdownu, tylko zaostrzenia, obostrzenia wprowadzał lokalnie. Otworzył gospodarkę na zasadzie, ale na zasadzie reżimu sanitarnego. No ale z drugiej strony, jeżeli ma się przed sobą, przepraszam naród, że tak w tej chwili do narodu się zwracam, ale jeżeli ma się przed sobą naród, który przy policjancie zakłada maseczkę, poza policjantem zdejmuje maseczkę, to wie pani, no to walka z wiatrakami po prostu.
Panie pośle, bardzo ważna kwestia dotycząca tego, jak politycy radzą sobie w mediach społecznościowych. Świeża sprawa, Włodzimierz Bernacki, wiceminister nauki, na jego koncie twitterowym pojawił się taki dosyć dziwny wpis o pewnej kobiecie, rzekomo turniejącej się prostytucją. Jak później poinformował, stał się ofiarą ataku hakerskiego. Proszę powiedzieć, jak to możliwe, że na konta polityków tak łatwo się dostać i zhakować je? Jak to w ogóle możliwe? Znaczy, panie redaktor, to różne mogą być te zhakowania. Ja miałem 2 lata temu czy 3 lata temu przygodę, kiedy mi się John Walker włamał na konto twitterowe i zaczął wypisywać jakieś przeróżne rzeczy. Dodajmy na pana konto twitterowe, tak? No oczywiście, tak. Na moje konto. Natomiast, więc mogą być to tego typu rodzaju włamania, ale a dlaczego... W ogóle generalnie politycy, uważam, są bardzo marnie zabezpieczeni w Polsce politycy przez służby. Są co prawda jakieś kursy prowadzone w parlamencie, ale to wie pani, jak na takim kursie to jednym uchem wlatuje, drugim wylatuje. Nie wiem, te komputery być może powinny być pod większą ochroną i... Panie pośle, ale jak się jest na przykład członkiem Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, to nie powinno wylatywać jednym uchem, a wylatywać drugim. Mówię o Marku Suskim, bo na jego koncie kiedyś również pojawiły się pewne zdjęcia. Pani redaktor, ja się wolę nie odzywać, bo ja przegrałem jeden proces z panem Markiem Suskim, kiedy zwróciłem uwagę na to, że pan Suski posiada telefon marki Huawei. Będąc jednocześnie członkiem Komisji Służb Specjalnych, okazało się, Sejm uznał, że to, że posiada telefon, to nie oznacza, że z niego korzysta. No i musiałem przeprosić pana Marka Suskiego. Jeszcze raz pana Marka Suskiego chciałem z tego miejsca bardzo przeprosić, bo ja nie wiedziałem, ja zwykle chodzę z telefonem po to, by jego dzwonić, a nie go pokazywać. Ale ja rozumiem, że każdy może mieć swoje jakieś hobby, czy jakieś tam czymś się chce pochwalić. W każdym razie sąd uznał, że jestem winny i że powinienem przeprosić, bo to, że się posiada telefon, to nie znaczy, że się z niego dzwoni. Panie pośle, po tym, co pan opowiedział i przypomniał o tym Johnnym Walkerze, czy po tej historii, jest pan bardziej uważny i ostrożny w zarządzaniu swoimi mediami społecznościowymi? Jak pani widzi, jest piątek, godzina 14:57 i ani w ogóle nie chcę żadnego Janka spotykać, ani dzisiaj, ani w kolejny piątek i w ogóle na wieki wieków. Panie pośle, i jeszcze jedna kwestia związana z wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich, Piotr Ikonowicz, którego nazwisko pojawia się właśnie w kontekście tego urzędu. Dzisiaj w radiu RMF mówił, że ja właściwie nie muszę do siebie ich, czyli posłów PiS, przekonywać, dlatego że oni mnie bardzo cenią, ale oczywiście zapytają się Jarosława Kaczyńskiego i to Jarosław Kaczyński rozstrzygnie. Piotr Ikonowicz byłby dobrym kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich? Nie, no kochają go, to jest tam, że go cenią, uwielbiają. Z całą pewnością PiS w ogóle uwielbia wszystkich lewicowców i ogromną estymą darzy każdego działacza lewicy. Natomiast czy to byłby dobry kandydat? I uważam, że nie, dlatego że rozmawiałem z panem Piotrem Ikonowiczem o ordynacji wyborczej kiedyś. On nie do końca rozumie, że obecna partyjna ordynacja jest sprzeczna z prawami obywatelskimi, z biernym prawem wyborczym każdego obywatela. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to przestaje to dla mnie z automatu. Nie może być rzecznikiem praw obywatelskich, bo każdy obywatel w Polsce powinien mieć prawo startowania do Sejmu poza partiami politycznymi, indywidualnie, ze swojego regionu, pod swoim imieniem i nazwiskiem, bez tego całego cyrku zakładania w 21 okręgach w Polsce swojego komitetu wyborczego złożonego z 10 osób w każdym okręgu, z czego ma być 30% kobiet. Zebranie w 21 okręgach wyborczych w Polsce po 5 tysięcy podpisów w każdym okręgu, a oprócz tego przekroczenie 5% progu wyborczego. Jakie to są prawa obywatelskie? Jeżeli ktoś tego nie rozumie, jeżeli ktoś nie rozumie wagi referendów, jak ważne są referenda przy prawach obywatelskich, jak ważny jest wybór sędziów pokoju bezpośrednio przez obywateli, ten się nie nadaje na rzecznika praw obywatelskich. Po prostu. I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Paweł Kukiz, Kukiz 15, Demokracja dziękuję Bezpośrednia, bardzo. Był gościem programu Newsroom. Spokojnego weekendu życzymy panu posłowi. A to będzie, drodzy państwo, także weekend bardzo sportowy, bo Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym 2021 w Oberstdorfie
rozpoczynają się w pełni. Czekamy przede wszystkim na występy naszych skoczków. Czekamy także na wieści z Oberstdorfu, które już teraz przekaże nam Grzegorz Wojnarowski, WP Sportowe Fakty. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Agnieszko. Jak skoczkowie przygotowują się do startów? No i przede wszystkim, jak spędzają czas w tym trudnym, epidemicznym okresie? Jak się przygotowują? No akurat wczoraj był taki dosyć dziwny dzień, ponieważ trzej nasi liderzy, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła, nie skakali, odpuścili wszystkie trzy treningi. Wynikało to z tego, że jak mówił Adam Małysz, w ostatnim czasie było dużo podróży. To był taki bardzo intensywny czas, bo wracali z konkursu w Rasznowie w Rumunii samochodami, potem musieli przyjechać do Oberstdorfu też samochodami, bo wiadomo, że mamy takie czasy, że te podróże są utrudnione. No i potrzebowali trochę regeneracji, jako że no, nie ukrywajmy, nie są to już najmłodsi skoczkowie. Zrobili trening, podobno, tylko że nie na skoczni, gdzieś tam u siebie w salce, którą mają w domu, w którym mieszkają, jak spędzają wolny czas. Dawid Kubacki powiedział, że on wziął ze sobą dwa niewielkie modele, bo wiadomo, że jest fanem takich zdalnych, sterowanych modeli. Jedno auto, jeden niewielki śmigłowiec. Na pewno trochę pograją w swoją ulubioną grę komputerową, strzelankę. No, też zapewniają, że nudzić się nie będą, bo program tych mistrzostw jest dosyć intensywny i przejechali tu przede wszystkim do pracy. No wczoraj mieli trochę więcej odpoczynku, ale to raczej wyjątek. Dzisiaj już kwalifikacje, pewnie oddadzą wszyscy po dwa skoki. I liczymy oczywiście na to, że cała nasza piątka wejdzie do konkursu. Ale o czym mówią? Jakie jest ich podejście, emocje, nastawienie? Bo jako dziennikarze macie okazję ich podpytywać. To znaczy tak, jeśli chodzi o Kamila Stocha, to tutaj mam takie pozytywne odczucia, kiedy z nim rozmawialiśmy. No, była od niego taka pewność siebie, spokój, chęć skakania. Taki to był ten Kamil Stoch, którego sobie przypominam z czasów, kiedy na przykład wygrywał turnieje czterech skoczni. No, widać po prostu, że to jest mistrz klasowy skoczek i że no, jest mocny. Może jeszcze te jego skoki nie są jakieś wspaniałe, ale no, jeśli by oceniać po takiej energii, która od niego bije, no to można być optymistami. Tak samo od Dawida Kubackiego, on też bardzo spokojny, bardzo taki trzeźwo, chłodno myślący o tej pracy, która go czeka. Normalna skocznia to też jest dobre środowisko dla niego, on zazwyczaj się spisuje na takich obiektach bardzo dobrze. Zresztą broni tytułu mistrzowskiego, może też go to zmobilizuje. No, atmosfera w kadrze jest dobra, mimo tego, że no, testami męczą nas tutaj wszystkich. Co drugi dzień musi je przechodzić każda osoba, która bierze udział w Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie. Także dziennikarze. Tak jest, oczywiście. My też właśnie jak wczoraj szliśmy na test, ten tak zwany szybki test, to tuż za mną na przykład do pobrania wymazu wchodził Klemens Murańka, więc no tutaj nie ma żadnych wyjątków. 4,5 tysiąca osób, które tutaj pracuje w jakiejkolwiek roli. Dziennikarz, sportowiec, sztabowiec, masażysta, ktoś z organizatorów. Wszyscy co te dwa dni musimy się testom poddawać. Co 6 dni są te testy PCR, na które się czeka 24 godziny. Między nimi co drugi dzień są te szybkie testy. Już trochę narzekają na to, choćby członkowie naszego sztabu mówią, że no, jest tego po prostu za dużo, że można by było spokojnie zostawić te same te testy PCR, ale władze niemieckie chciały takich środków bezpieczeństwa, obawiają się trochę różnych nowych odmian wirusa, więc no cóż, nie możemy nic z tym zrobić, trzeba się temu poddać. Ja od siebie mogę tylko powiedzieć, bo bardzo nas straszono tym testem, tym szybkim, tym z nosa, że to jest bardzo nieprzyjemne i w ogóle ciężko znieść. Nie jest źle. Da się przeżyć. Po strachu, tak. Także jeśli kogoś z was to czeka, to spokojnie, nie ma się czego bać. Jak będą zorganizowane, czy jak są zorganizowane te mistrzostwa? Bo będą to mistrzostwa wyjątkowe ze względu na te utrudnienia epidemiczne, jeżeli chodzi o te środki bezpieczeństwa. Jak to będzie wyglądało? Czy gdzieś na trasie, czy gdzieś w pobliżu będą mogli być kibice? Jak to będzie wyglądało w praktyce? Kibiców tutaj nie ma zupełnie, ja tylko chyba pierwszego dnia treningów widziałem, ale to daleko od skoczni, jakąś grupę, która kibicowała, próbowała coś dopingować, ale też nie do końca wiem, o co tam chodziło, więc się nie chcę tutaj mówić ze szczegółami. Natomiast tak jak mówię, na skoczni nie ma absolutnie żadnych kibiców, wzdłuż tras biegowych też nie, tylko tyle ciekawostka, że Niemcy skorzystali z takiego patentu, który już latem ubiegłego roku wprowadzał Polski Związek Piłki
piłki siatkowej, że zamiast kibiców na meczach były awatary, czyli można było sobie wykupić swój tekturowy wizerunek i on potem stanie na trybunach. Tak tutaj teraz jest właśnie w Oberstdorfie, że też chyba za jakieś 19 euro można było sobie kupić swoją podobiznę i ona właśnie tam jest na skoczni. Ale poza takimi kibicami z tektury żadnych innych tutaj nie ma i nie będzie, nie ma o tym mowy w ogóle. Na obiekty mistrzostw nie wejdzie nikt, kto nie legitymuje się negatywnym wynikiem testu i to tym aktualnym. My tutaj wchodząc na skocznię codziennie też musimy wypełniać taką deklarację w telefonie, że nie mieliśmy kontaktu z żadnymi osobami, które są chore na koronawirusa i właśnie wypełnienie tej deklaracji aktywuje naszą akredytację danego dnia, bo one właśnie po każdym dniu są dezaktywowane. No także restrykcje są duże, co chwilę jakieś kontrole, sprawdzanie, skanowanie kodów QR, bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. Czyli, i to, żeby wszystko, nikt tutaj... czyli wszystko jest sprawdzane od A do Z, a sami skoczkowie jak podchodzą do kwestii testowania, bo oni muszą być też równie często testowani. Czy to ich stresuje, czy boją się tego, że test może być pozytywny i to w zasadzie może storpedować cały ich udział w tej imprezie? Znaczy ja myślę, że w tym momencie sezonu to już są do tego w pewnym stopniu przyzwyczajeni, prawda, bo dla nich to nie jest żadna nowość. Właśnie jak się z nimi rozmawia, to mówią, no na początku sezonu owszem, tak, to było coś dziwnego, natomiast teraz to już jest po prostu w jakimś stopniu rutyna tego sezonu. No, nie mogą nic na to poradzić, tak właśnie mówił Adam Małysz, kiedy pytaliśmy o to, czy się nie wkurzyli, kiedy dowiedzieli się praktycznie w ostatniej chwili, że testy nie co 6 dni, a co 2, czyli ta częstotliwość jeszcze zwiększona dwu-trzykrotnie w porównaniu do tego, co było normalnie w sezonie Puchara Świata. I powiedział, no okej, w pierwszym momencie się wkurzyliśmy, ale potem rozłożyliśmy ręce, bo co my możemy zrobić? No, jeśli mistrzostwa mają się odbyć właśnie pod takim warunkiem, że żeby tych testów było dużo, no to akceptujemy. I myślę, że skoczkowie nasi podchodzą do tego tak samo, a nawet jeśli ich to wkurza i denerwuje, to nam o tym nie powiedzą. Zachowują milczenie w tej sprawie. Medale. Co o szansach medalowych Polaków mówi się w Oberstdorfie? Co mówią dziennikarze z innych krajów? Komu dają największe szanse? No oczywiście Kamil Stoch i Dawid Kubacki na pierwszym miejscu. Kamil, no bo wiadomo, to klasa sama w sobie, tyle medali zdobył, tyle sukcesów osiągnął. Prawdopodobnie tak obiektywnie patrząc, już nie biorąc pod uwagę aktualnej formy, najlepszy w tej chwili skoczek narciarski na świecie, więc to wszyscy sobie zdają sprawę, Niemcy, Norwegowie, Słoweńcy, że nie można go lekceważyć, bo to jest taki zawodnik, który też się bardzo szybko naprawia i nawet jeśli ma jakieś słabsze okres w sezonie, to do tej imprezy mistrzowskiej zwykle podchodzi przygotowany co najmniej bardzo dobrze, a to już jest dużo. No, ja nie mówię, że na pewno zdobędzie medal, ale tutaj no, spodziewam się po nim miejsc w czołowej dziesiątce, to na pewno. Jestem też bardzo ciekaw tego, co zobaczymy właśnie dzisiaj w kwalifikacjach i w serii próbnej, no bo tak jak powiedziałem, wczoraj tych naszych najlepszych zawodników nie mieliśmy okazji oglądać. Dawida też jestem bardzo ciekawy. Jeśli chodzi o pozostałych zawodników, no to nasza rewelacja sezonu, czyli Andrzej Stękała, tutaj na razie nie pokazuje się, jakby miał być jakąś sensacją i zdobyć jakiś zupełnie zaskakujący medal. Może bardziej Piotr Żyła, bo właśnie rozmawiałem wczoraj po treningach chwilę z Halvorem Agnerem Granerudem, czyli faworytem numer jeden do wygrania wszystkiego na tych mistrzostwach chłopaka, który no, skacze fantastycznie w tym sezonie. I zapytałem go właśnie, czy uważa, że Kamil, Dawid, Piotrek będą wśród jego najgroźniejszych rywali. Mówi, tak, bardzo doświadczeni zawodnicy. Każdy z nich pokazał, że potrafi wygrywać, ale też powiedział, że jego ta rola głównego faworyta nie stresuje, że już się przyzwyczaił. I też trzeba to sobie podkreślić, że głównym faworytem tutaj w Oberstdorfie jest Granerud, a nasi gdzieś tam w tym szerszym gronie i każdy medal będzie bardzo, nie chcę powiedzieć niespodzianką, ale bardzo fajnym doświadczeniem i z każdego brązu, srebra, nie mówiąc już o złocie, trzeba będzie się cieszyć. Czekamy zatem na te medale Polaków na Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie. Grzegorz Wojnarowski, WP Sportowe Fakty, bardzo dziękuję za te relacje, no i zdrowie. Dla ciebie wszystkich dziennikarzy, no i przede wszystkim wszystkich skoczków. A oczywiście relacje z Mistrzostw Świata w narciarstwie w Oberstdorfie mogą Państwo śledzić w wirtualnej Polsce, a konkretnie na stronie WP Sportowe Fakty. Zatem odsyłam tam także relacje Grzegorza Wojnarowskiego. Warto sprawdzać, co ciekawego dzieje się na tych Mistrzostwach Świata. Warto także sprawdzać, co dzieje się w pogodzie. I więcej na ten temat opowie Grzegorz Walijewski, synoptyk, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Jakie są hydrologiczne ostrzeżenia na ten weekend?
Aktualnie wydane są ostrzeżenia hydrologiczne praktycznie dla całego dorzecza Wisły, ponieważ tu sytuacja jest najgroźniejsza. Cały czas obserwowane są procesy topnienia pokrywy śnieżnej, a co za tym idzie wezbrania w rzekach i one będą powyżej stanów ostrzegawczych. Dlatego są wydane ostrzeżenia drugiego stopnia. Natomiast jest też wydane ostrzeżenie trzeciego stopnia na odcinku pomiędzy ujściem Narwi aż do Płocka, ponieważ tam zalega zator lodowy i który według najnowszych, dosłownie najnowszych informacji troszeczkę się kruszy i ma on długość już około 20 km. Sięga on tak naprawdę nieco powyżej Kępy Polskiej do Płocka. Poniżej Płocka działały lodołamacze, które skruszyły już lód oraz zator, który tam zalegał, a powyżej no, ten zator troszeczkę ruszył, troszeczkę się rozkruszył, więc już jego długość jest zdecydowanie niższa niż miało to miejsce jeszcze kilka dni temu. To tyle o ostrzeżeniach hydrologicznych w naszym kraju. Teraz już bardziej pogodowo. Jakie pogody możemy się spodziewać w Tatrach? Czy jeszcze śnieg może się pojawić? Tak, w Tatrach jeszcze śnieg może się pojawić, szczególnie w ten weekend, ponieważ front atmosferyczny, który przebiega właśnie przez nasz kraj, on wędruje sobie z północnego zachodu na południowy wschód, który niesie troszeczkę opadów deszczu, no to na południu kraju przyniesie troszeczkę opadów śniegu. Natomiast to nie będą jakieś wielkiej ilości, ale jednak troszeczkę można się tego spodziewać. A pogoda na ten najbliższy weekend, czego możemy się spodziewać? No, to już na pewno nie będzie taka pogoda jak w ostatnie kilka dni, czyli środa i czwartek, kiedy to była anormalnie ciepła pogoda. To były anomalie, bo w niektórych miejscach biliśmy rekordy temperatury. Dzisiaj rekord temperatury to 22,1 stopnia Celsjusza na południu kraju. Natomiast no, w ten weekend zdecydowanie chłodniej. Wartości od około 5 stopni do około 9, z czego w niedzielę będzie o tyle przyjemniej, ponieważ od północnego zachodu wejdzie troszeczkę więcej słońca, więc trochę mniej chmur, także tam będzie troszkę bardziej sympatycznie. Natomiast na południu troszkę więcej tych chmur i gdzie nie, gdzie jeszcze na wschodzie może popadać. Natomiast po weekendzie już zdecydowana poprawa pogody i ponownie pojawią się na termometrach wartości dwucyfrowe do nawet 12-13 stopni Celsjusza i znowu pojawi się więcej słońca. Czyli będzie to ciepły początek marca. Tak można powiedzieć, ciepły początek marca, natomiast tutaj co dalej w weekend, no to przychodzą z pomocą modele długoterminowe i one troszeczkę widzą jeszcze ochłodzenia, szczególnie w północno-wschodniej i wschodniej części kraju, więc w nocy jeszcze temperatura może spaść poniżej nawet minus 5 stopni Celsjusza, no ale według analiz takich już sezonowych, które są zrobione przez specjalistów z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW, marzec ogólnie będzie z temperaturą taką w granicach normy, z czego cieplej będzie raczej w drugiej połowie i wówczas zacznie się ta prawdziwa wiosna. Kwiecień raczej też z temperaturami w granicach normy, natomiast maj oraz czerwiec, no to już są miesiące z temperaturami średnimi powyżej normy, więc wychodzi na to, że początek właśnie takiej wiosny z, no powiedzmy w normie, a później to się rozpędzi i będzie coraz cieplej. A opady generalnie można powiedzieć, że w tych wszystkich miesiącach będą w granicach normy, więc szykuje nam się na razie całkiem przyjemny początek całego roku. Przed nami święta wielkanocne, wiosenne święta. Jakiej więc pogody możemy się spodziewać właśnie wtedy? Na co musimy być przygotowani? Mam nadzieję, że te święta nie będą tak jak te, które były dwa lata temu i rok temu, gdzie śniegu było więcej niż w święta Bożego Narodzenia. No wychodzi na to, że mogą być to takie cieplejsze święta. Natomiast żeby powiedzieć dokładnie, czy będzie piękna, słoneczna pogoda, czy będzie może jednak deszczowo i mgliście, na to pytanie mogę odpowiedzieć dopiero gdzieś około 5 dni przed właśnie świętami, bo wtedy taka prognoza ma największą sprawę. Ale jeżeli byśmy popatrzyli na prognozy takie długoterminowe, no to wychodzi na to, że ma być całkiem przyjemnie, raczej wiosennie. To jeszcze o pogodzie w okresie maj-czerwiec, szczególnie interesującą nas ze względu na długie weekendy. Jak to będzie między innymi w majówkę?
To też jest dosyć trudne pytanie, nie potrafię odpowiedzieć, jak dokładnie będzie to wyglądało. No, według prognoz tutaj właśnie takich długoterminowych, sezonowych wynika, że maj będzie z temperaturami powyżej normy, więc możliwe, że już wtedy będzie napływ cieplejszego powietrza i wtedy majówka będzie całkiem sympatyczna. Natomiast im bliżej tego tematu, tego dłuższego weekendu, wówczas zapraszam na stronę meteoimgw.pl, gdzie zawsze są aktualne prognozy, lub proponuję też ściągnąć darmową aplikację, naszą aplikację, gdzie codziennie aktualizujemy właśnie prognozy, a jeżeli coś złego się dzieje w pogodzie albo w meteorologii czy hydrologii, to ostrzegamy i wtedy właśnie jesteśmy na bieżąco informowani o tym niebezpieczeństwie. Przewidywanie pogody z tak dużym wyprzedzeniem jest bardzo trudne i też ryzykowne, ale czy możemy powiedzieć mniej więcej, jakie będzie lato, na co musimy się przygotować w wakacje, czy to będzie upalne lato? Jeszcze takich prognoz nie mamy, ale na naszej stronie imgw.pl każdego 20 dnia nasi specjaliści z Centrum Modelowania Meteorologicznego publikują taką prognozę na kolejne 3 miesiące do przodu. Więc zapraszam około 20, to wtedy będziemy wiedzieli, jak będzie wyglądał już czerwiec oraz lipiec, przynajmniej wstępnie. I no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, mam nadzieję, że tym razem lato nie będzie ani za ciepłe, ani za zimne, żeby każdy mógł troszeczkę odpocząć, bo trzeba przyznać, że ten początek lata, prawda, przepraszam, początek lutego był bardzo chłodny, koniec lutego ekstremalnie ciepły, no więc mam nadzieję, że takich anomalii temperaturowych jednak w okresie wakacyjnym nie będziemy musieli oglądać. A o tej wakacyjnej pogodzie z pewnością w przyszłości jeszcze porozmawiamy nieraz. Bardzo dziękuję za rozmowę. Grzegorz Walijewski, synoptyk, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, był gościem programu Newsroom. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie i dobrej pogody. Czekamy zatem na tę dobrą pogodę. Nie będą to już takie rekordowe temperatury, jakie mieliśmy ostatnio. Rekordowe temperatury w lutym, ale ciepło jeszcze będzie. Czekamy zatem na to. Ja mam nadzieję, że ten weekend będzie dla Was, dla Państwa przede wszystkim bardzo ciepły i spokojny. I tą prognozą pogody kończymy program Newsroom. Jak zawsze zachęcam Państwa do oglądania programu wideo w Wirtualnej Polsce. W poniedziałek o 8.30 tweet. Chwilę później Money to się liczy. I o 14.00 tradycyjnie program Newsroom, który będę miała znowu przyjemność poprowadzić. Agnieszka Kopacz, dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w poniedziałek. Do widzenia.